Monika Andrzejczak, witam Państwa. W tej chwili temperatura najniższa jest w Ustce, tam 21 stopni, natomiast najcieplej teraz jest w Toruniu, gdzie temperatura już zdążyła dojść do 30 stopni. Na razie bez deszczu i burz, ale za godzinę, dwie już ta sytuacja może się zmienić, bo spodziewamy się burzowych chmur niemal w każdym regionie. Prawdopodobnie nie zagrzmi dzisiaj i deszcz nie spadnie tylko w regionach tuż przy wschodniej granicy. Burze niektóre mogą przynieść intensywny deszcz, grad i bardzo silny wiatr w porywach nawet do 70 czy 80 km na godzinę. I nie ma się co dziwić, ponieważ temperatura będzie bardzo wysoka w całym kraju, powyżej 30 stopni. Dlatego te burzowe chmury będą miały na czym budować swoją ogromną energię. No i w powietrzu jest oczywiście dużo wilgoci. Ciśnienie nie zmienia się. Jutro też parno, gorąco i burzowo. Przed południem burze będą się już pojawiać w zachodniej połowie Polski, po południu już niemal wszędzie, być może ominą znów Mazury, Suwalszczyznę i Podlasie. No i znów będzie powyżej 30 stopni. Do zobaczenia.